Witam was serdecznie z tej strony, Adrian z kanału Joker Farm. Jest ze mną mój młodszy brat Bartosz. Siema. Siema. Dużo komentarzy było, że Bartosz ma nagrać dla was vloga. Co Bartosz, może nagrasz jakiegoś vloga? Może. No, z tatą może nagra jakiegoś vloga, coś tam dla was. Jak będzie chciał, to weźmie kamerę, nagra coś dla was i coś zmontujemy, nie? Ja nie będę namawiał. Dobra, dzisiaj w odcinku musimy załadować te oto ziemniaki i zawozimy je do Maćka. Po prostu Maciek dla bydła je da i je skarmi. Bo po co mają się marnować? Teraz jest taki okres, że ciężko, żeby ktoś przyjechał w ogóle po te ziemniaki. Tu mamy jeszcze u góry załadowane 4 worki. Nie, tu są 3 worki. 3? Nie, 4 worki. Tam musi być jeszcze jeden. 4 worki sadzeniaka Excellence dla Kazika, bo Kazik chciał bardzo kupić, nabyć takich ziemniaków, więc udało nam się od Jarka odkupić trochę więcej i się podzielimy po prostu. Więc co, załadujemy te ziemniaczki, jedziemy najpierw do Maćka, mamy tam około 70 km, 70 coś, jedziemy mu to zawieźć, zrzucimy, Maciek będzie zadowolony i później jedziemy od razu do Kazika. I widzicie, trzeba sobie pomagać, każdemu trzeba pomagać i wtedy naprawdę od życia się dostaje to, co się chce. Załadowaliśmy wszystkie ziemniaczki. No i sami widzicie, gdzie nie, gdzie tu się tak zwane granaty trafiają. No ale to nie było, to nieuniknione, jak takie ziemniaki się zbierało, to zawsze gdzieś tam przymrożony lekko czy coś i zaraz będzie gnił. I zaraz tata przychodzi i jedziemy. Bartek zostaje, bo musi pilnować domu. Co Bartek? Gitara. Gitara? Jesteśmy już u Maćka. Zostało nam ile tutaj? 500 metrów do domu jego? Maciek coś dla was nagrał, wezmę od niego nagrania i zobaczycie, zgram coś. Dobra, tutaj w lewo, tu w lewo. Bydło. To okrągłe baloty jego? Tak, bydło dziobate chodzi też tam, widzę. Czekaj, ale gdzie tu teraz? Nie wiem, gdzie on tam będzie chciał, zobaczymy. Gdzie mam to je cofnąć? Dobry. Cześć. Tu? Nie, tam nie zawróci, będziemy się cofać. No to tutaj sobie zawrócę. Tu sobie wezmę, cofnę i zawrócę. Chyba nie zawrócisz. Nie. Dasz radę? No to przecież chyba są lusterka, no co to... No, no gdzie nie gdzie się, tak jak mówiłem, trafi się gdzie nie gdzie, wiesz. To nikt nie zobaczy. No. O. Dobra, starczy. Dobra, dawaj trochę jeszcze. Dobra, to możesz otworzyć całkiem. Ja, jak tak jest. Tu. No, ta. Kiedyś to się też rozwaliło, no. Ale jak już ja to naprawiłem, to teraz już jest święty spokój. O, ty opryskiwacz nowy masz. Jo. I tak miałem. Pokazywałeś już na vlogu? Nie. Jeszcze. Wiesz co, z tyłu miałem jeszcze dołożone? Siewnik konny przerobiłem z tyłu, no. Na... tutaj. A, bo ty masz tą przedłużoną, ja tak. Ja mam a to przedłużone, bo no. Nam pola długie, nie? No, no. To w jedną stronę nie starczało. Zrobiona rozumiem. Rama. No. Siewnik, ja sam to zrobiłem. Ja. Po dwie rurki tam. I na wodze. Tak, i na wodze. Tylko, że wiesz, ten siewnik, sam ten siewnik skrzynia ciężka, nie? Tak, tak. Bo jak ją odczepiałeś, to kołka piech, nie? Bo... Ale ona to jest ta z tych cięższych niby. Ja to sam tak. Miałem. Tylko, że ale miałem na pełnych kołach. Tu błąd zrobiłem, bo miałem zrobić tu trójkąt na środku. To by jeszcze, kurde, weszło z 40 kilo. Jak tu miałem stelaz zrobiony właśnie, no. Nie? To jak siewnik ściągałem, to odkręcaliśmy i sadziliśmy podkiełkowanego. Ja, tu tak, ławka tak. Była. Tu idzie siedziały normalnie, dwie osoby. Fajnie, Aśka razem z kim. I jechałem jedynka. Szosowa bez gazu, ta. I skrzynka między nogami była z tymi i nakładali, tu skrzynka sobie leżała. Tak, wiesz, ja już widziałem taki i nakładali i tak fajnie było, dopóki mi 70-80 arów mróz nie pierdolą takich krzaków i od tamtej pory powiedziałem pierdolę to. I swojego, bez kiełkowania. Swojego... Już wiesz co się stało? Po 3 tygodniach jak wzeszły, no. Jeszcze raz. To już nie były wczesne, tylko późne. I ty, i jeszcze w dodatku było po 3, tylko po tak. 3 pod krzakiem, 4. I koniec. I takie. Nie, no takie jeszcze, takie były. Jeszcze ładne. Ja mówię, koniec, po plonie. Tak. Od razu
Do widzenia. To jest maszyna. O. Kronę. Ale to jest. No, łańcuch. Ty, ale jakby było dużo od cholery, to by przyjechał 60 na popracował. Słomienie. No. Dwa dotąd i koniec, nie? 60 w ogóle tego nie czuła i to jest pierwsza rzecz. Jeżeli dobiłem do trójki, balot nie wyskoczył z komory. A czego jest tu biały? Bo to jest siatka. Nówka, ale nówka ale... założona? Jo, jo. Murde. Znaczy nówka ile ona ma? 15, 23 balotów. No i to jest taka stara praca i ona ma normalnie... Ona chodzi jak ale złoto. Cicho, ma normalnie tą, na siatkę, nie? Wiązanie siatką. No, a u nas cipmy to trzeba dopłacić, sznurkiem. Kurwa, za aparat 5000 czy ile? Tak, no, a tu jest stara, tu jest też dokładany, nie, ale... Przecież ona ma chyba ze 30 lat chyba produkcja, co? 89. No, to co? I to chodzi? Chodzi, nie? Słuchaj, dwa lata no, ładnie tam widziałem bez te żadnej baloty... awarii, nie? No. Jedyny minus, ale nie idzie dostać części, bieżni nie idzie dostać do podbieracza, aha, wiesz? Aha. I tam jest luz, ja to napawałem, wtedy ja to frezowałem wiertarką, ja to kurde dzień czasu na tym spędziłem. To jest 120 na 120 robi, nie? Tak. I taką trzeba kupić, nie? On już zgarnęła, nie? Aha, no, aha, to on jest do góry. A, bo on do góry. No rozumiem. Ty, Adrian, zaczep kup od 80-tki tam gościu ci wysłał. Widziałem, widziałem. No, ale fajnie. Szczerze, fajnie wygląda, nie? A co, chujowy jest? Słuchaj, tu jest bolet 40. No. Tam jest bolet 30. Tam i jest ucho w dyszlu. Aaa, no to o tym nie wiedziałem. No, Maciek dobrze to powiedział. I słuchaj, i wtedy dokupuje się taką tulejkę do dyszla no, i wprasowuje. No ale po co? A John wie, jaki jest za bolec? 40. No to lepiej, żeby wszystko było jednakowe. Tak, ma być. A, rozumiem. Ty, bo dwa worki ważą 60 kg, a Maciek 65 kg. Rozumiesz to? Dobra, my się zwijamy od Maćka. Daliśmy mu te ziemniaki. Skarmi bydło. No i teraz powiedzą, że zachachmęcili znowu Maćka, tak? My wyjechaliśmy od Maćka, zrzuciliśmy mu te ziemniaki dla bydła. Tata jego widzę bardzo zadowolony, że kurczę, jeszcze bydło będzie miało jakieś ziemniaki na teraz do skarmienia. Jedziemy teraz do Kazika. Od Maćka do Kazika jest około 20 km. I zrzucimy u Kazika, bo zamówił sobie sadzeniaków trochę. Ale zakręty naprawdę. Zakręty, nie co chwilę. Nie wiem, że nie mogą zrobić drogi prosto. Takie. Ale to jakie prosto pola. Jakie pola, nie? Jakie oczka są w no, środku. Fajnie. Jakie piachy. Fajnie. No, jaki żywy piach. Piach. Żywy, nie? Uda z takimi miejscami, nie, ale tutaj... To mamy luks jeszcze ziemię. To? To jest słaba ziemia, widać od razu. Piąta, szósta, czwartej tu nawet nie ma. Zbytnio, no, jak tu jedziemy, ale piękna okolica. I nagramy coś dla was, jak będziemy już u Kazika. Zobaczymy jego reakcję, bo nie dzwoniliśmy, że mu przywozimy. No, widzimy się po przerwie. Ty jesteś chory. Dawaj, ziemniaki ci przywiozłem. A my prosi zbiera się do was. Tak? No. Wybieraliście się? No. Szybciej byliśmy. O, ja pierdzielę. Ale twoja mina to bezcenna. Siema. Siema. No malowałem dzisiaj. A my prawie się zbieraliśmy do was. No. Bo te ziemniaki jechać. Nie no, ale wtedy jak jesteście, to podjedziemy tam do Sunowic wtedy. No, no. Jesteśmy u Kazika. Tego naszego mechanika. Zagrywam. Co ty szukasz? Miotłę. Miotłę? Bo ostatnio miotłę złamałeś. Dajcie. Greta, tam. Ciemu. A po co wrzuć wrzut? No ale patrzę, to jesteś tam. A tu bulwę wrzuć. A ty bulwę możesz tu położyć. No, położymy, Kaj. Przecież nic nie będzie mu. Co to kurwa za różnica? No, ale to tak trzeba wrzutnąć. Powiedz, co to masz bez wrzutku, tiwa. O ja. No ale patrzę, to... No jo! Dawaj tutaj wrzucamy je normalnie. To tylko 4-5 worków. To nie pół samochodu. O kurde, to 60 kg. Marek nie ważył, tam 60 kg jest jak nic, nie? A masz wagę? To dawaj. Dawaj tam tego białego. Ale w tym pierwszym nie było cetnera. Co, nie było? W tym pierwszym nie było. Było.
Tu jest na pewno 50, co najmniej w każdym. A skąd wy z tym jedziecie? Sławno. A na kogo wy macie jeszcze? A to jest Łubin. Będziemy. Siać będziemy. Od razu drygła. 60 kilo. 60. 60. 60. Czekaj. Ile? 62. 62 kilo. No. Ja pierdzielę. Jak by to brali, sypali? No tak sobie sypali. Tata mówi, to dla Kazika, dla znajomych to od serca trzeba. We dwóch wejdziemy. Mój tata był tydzień na kasiabachtu. Nie był. Tylko ich nie jedz. Tacie powiedz, żeby nie jadł. Bo zaprawione. Co go nie zabije, to zmocni. Dlatego to i diabeł nie ruszy. No, ty ale tak żartami, żartami, ale trzeba powiedzieć, żeby oni tego nie jedli, bo to zaprawione. Nie, oni wiedzą to. Tak? Nie. Zobacz. O! Chodź za pulwo. 5 razy 6 to ile? No. Jak? 5 razy, no 300 kilo, chciałeś 300 kilo, jest 300 kilo. Zadowolony? No kurde, gwizdek, fajnie. No. O, agregat taki fajny będzie, co? No, z tego stołu jeszcze dorobię wałek. Wiesz, tak jak ten. No. Nasz. No, ale zrobię ten, no, większy. Jak się nazywa. No. Wał rurowy, nie? Mhm. Elegancko, co? No tak, już mogło być lepiej, nie? Nawet pomalowałeś, kurde. Jo, znalazłem jakąś puszkę farby, ona była coś zważona, wiesz? Aha, widać takie, no tak gęsto pomalowałeś strasznie. No, ale myślę, Hugo, niech jest, ja to kiedyś może poprawię jeszcze raz, nie? No, ale to tak się mówi, a później będzie całe życie pracował. Kurde, wytrzymię. No. Teraz dokupię zęby, to wiesz, 20 zębów na razie dokupię, jak nie będzie trochę rzadziej. Ile cię to wyniesie, taki? 400 zł, 500? No, 20 zębów to masz już 800 zł, nie? Aha, zęby. Czekaj, 20 zębów, tutaj 10 zębów, 270, to 20 zębów to jest 540. No i jakieś 1000 zł wszystko. Ja, i ja pierdzielę, jaka tu ziemia, zobaczcie. Żwir, normalnie żwir, nie? Może można budować. Ale serio, jak tu piachu, to tylko byś odkrył i normalnie podsypkę masz. Jak co? Betoniarkę i piach. Nie mogę z tego. Kurwa, za pole idzie z betoniarem i halę stawia, nie? Nie mogę. Od razu, kurde, do betoniary. Ale kurde, ile tu zrobiłeś? Nie za głęboko trochę? 1,70. Masz 70? 1,70 chyba 5 to panie. Kazik, wejdź. Mi się wydaje, że jest więcej. Nie. Ale to niedawno lane, nie? Za wczoraj. Woda nie wybija? Jak tam jest? Gdzie jest skąd woda? Jest odprowadzenie? A poza tym z żwiru, gdzie ci wyjdzie? Żwiru. Nie no, ewentualnie jak będzie za ten, to już można zawsze zrobić ten, albo podwójną podłogę. I tutaj będziecie ciapkę robił. Podłogę. Ale to nie będzie za głęboko, chyba że to mi. No. Ale luk. Pierwszy a poza tym izolację bierzesz? Ale tu był beton, nie? Gdzie? Tu była gnojowa. Tak? Ale tutaj, zobacz, tu połączenie zrobił. A to on prędzej nie miał. Jak te półki, no. Tylko że mogę normalnie zrobić go długiego jak należy, tylko... Tylko mi się nie chciało. Już kopać? No. No kurde, ręcznie to kopałem 3 dni. Ja pierdzielę. A tu obornik rozrzuciłem tak, z jedną przydepę tego. Ty, no, trochę tej łąki masz, nie? No z tą i ta, to jest nie wiem, niecały hektar chyba. Czy 0,7 no. Hektara. Ale tutaj byś trafił. O, tu jest najlepiej, bo tu jest dosyć mokro, a jest fajna ziemia, widzę. No. Bo tam jest trochę przymokro. Tam jest to trochę mokro, ale... Co za chuj jeździły. No. Tu sobie zrobię drabinkę, wiesz? Jo. Tu zrobię wyspawam drabinkę. Tu jest taka głębokość? Tu chyba 4 metry. Tu już? No. To jezioro tak głęboko od razu idzie? Ono jest bardzo głębokie. No. Ale tak mamy tutaj z drugiej strony, tutaj, nie? No. Z drugiej strony tam jest taki przesmyk, taki nie wiem, z 50 metrów lasu. Jest drugie jezioro następne. I tam te płytkie? I tam jest zajebiste kąpielisko. Tak? No. Wchodzisz po tą, jesteś jeszcze tak głęboko w wodzie, nie? No. To jeszcze masz normalny piaseczek taki fajny, a jak spojrzysz na przykład, tu masz po tą wodę i spojrzysz na te nogi, nie? No. Widzisz jakbyś był na ocenie adriatyckim, nie? No, tak fajna woda jest, nie? I cieplutka. Jak na Szeszelach. No, jak... Na Szeszelu czy na Szeszelach? Na Szeszelach. Szeszele? Kurde. No i pokazałem wam jeszcze to jeziorko, jak tu jest u Kazika. Naprawdę. Fajnie tu ma klimatycznie, jest bardzo klimatycznie. Ale tutaj by zrobił pole, kurde, taka torfowa ziemia. Tutaj, bo zawsze jest wilgot. A tutaj na jesień, jak kosiłem na kiszonkę już trawę, to tego tu widzisz, tego małego tu nie kosiłem, bo było tak mokro, że mi szkoda było łąki, to było wypasione owcami.
Aha. Ale tak chujowo. Ty, tu mokre, strasznie mokre. No tu jest mokre jak cholera, zobacz, tu normalnie o. W tym miejscu. No. A tu w zeszłym roku utonąłem rozrzutnikiem. No bo podziwię, jaki tu wywiozę jeden rozrzutnik gnoju, nie? No. I myślę, a co tu tak nawrócę i tego, i jeszcze tutaj tak wjadę, cofnę i wjadę z powrotem. Nie, z tyłu miałem na rozrzutniku gnoju, nie? I 60 tu wjechałem, tak tu. Tak wjechałem. I tak tylko, ona raz obmieliła, kurde, zakleiło wszystko i dupa, nie? No to też widzę, już siadałeś. No tutaj to po jesieni, po tych. Ty, a tu ziemia w ogródku fajna? No zobacz, jak tu jest. Czarne, nie? Tu jest elegancka. No tu mam wczesne ziemniaki, nie? Zasadzone. Aha. Zasadzone? No zasadzone już, no. To gdzie ty masz te rajki? No za ten, bo tu ręcznie było posadzone. Łąka tu, nie? Cała łąka taka, no ale tam bardziej mokro. No. Ale jakby doprawił, nie? O i tutaj to wtedy, nie? Całe wtedy. Ty, też. Czuję się jak na żuławach tutaj. Kurwa, no. Nie, jeszcze taka nie jest zła. To jest jeszcze fajna, to jakby była taka wszędzie, to też jest fajnie, nie? No. Twój ogródek? No, rodziców, no. To tutaj jeszcze macie? No. To tu wasze tutaj też? Warzywa, nie? Truskawki tam też wasze? Jeszcze? No to jest też nasze, no. No, ale po co tyle tutaj na brzegach, jak tam lepiej? Tu, bo tu będą słoneczniki. Tutaj. Aha. Słoneczniki, jakieś dynie, kawaczki i takie tam pierdolone, nie? Strumyk. No. Kiedyś on był fajny, czysty, nie? Kiedyś, jak wiesz, tutaj się czyściło i krowy przede wszystkim. Jak krowy były, to wiesz, krowy zawsze poiły się w tym i w ogóle tu zawsze wydeptały. A to miałeś krowy? No. Krowy, aha, byki, no. Że nie wiem, 3 lata temu. Mieliśmy, no. Pięknie, no. Ale wiesz, no kurde. Nie ma. A tutaj też jeszcze wasze? Nie, to już jest sąsiada, widać chyba. No, kopel się zrobił, jak tak zwany, nie? Co? Jak kopel. No. Dobra, cześć. Dzięki Kazik. Dzięki. Dzięki, na razie. Jedziemy się po przerwie. Co, jedziemy do domku? Jedziemy do domku, no. Jedziemy do domku. Kazik i Maciek zaopatrzeni są w ziemniaczki. Tak. Będą chłopaki, jeden sadził, drugi będzie karmił byczki. Tak jest. A chyba, że sprzeda jako jadalne. Skurwany. Dobra. Macie. I jak wam się podobał odcinek? Podobał się? Pewnie podobał. Więc dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Na razie, bajo.